Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. A więc wojna. Siemano, witajcie w kolejnym odcinku Skull to Arms Gates of Hell Ostfront z nowego DLC, którego robię razem z ekipą. I dzisiaj sobie gramy przeciwko Rosjanom, przeciwko Związku Radzieckiemu na mapie Unsanes, jeśli dobrze to wymawiam. I dzisiaj będzie to atak, także będzie ofensywa. Dzisiaj też tak eksperymentowo, ponieważ sobie nagrywam już dźwięk, w sensie to jak teraz mówię po nagraniu tego filmu, także będę bardziej opowiadał jako z trzeciej osoby właśnie. No i dzisiaj też zastosowałem sobie taką taktykę, gdzie chciałem te 155 Schneidery, tak jak trochę u Japończyków, tylko że większą ilość, ponieważ 4. Peloty też wezmę, bodajże chyba 2 sztuki albo 3. I zobaczymy sobie mapka, zobaczycie za parę minut, jak to wygląda. Ale będę przede wszystkim tam się też bił tatarami. Mamy oczywiście KW-2 oraz 25 TP. Ogólnie chciałem to zrobić przy jak najmniejszych stratach. Po tych ostatnich odcinkach, gdzie trochę tam więcej ludzi potraciłem, mówię, dobra, zrobimy sobie bardziej taktyczniej. Gdzieś tam bardziej też tak wolicie, dlatego no spoko. Oczywiście też zachęcam nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu wspieracie kanał oraz całe przedsięwzięcie z DLC, nowym właśnie z Polakami. No i co, z całą gwardię też zachęcam do komentowania oraz lajkowania, ponieważ gdzieś tam to zawsze pomaga z tym algorytmem walczyć. Ponieważ ciężko jest gdzieś tam, żeby te filmy do większej ilości dostały się. Ale zawsze gdzieś tam wasza pomoc jest bardzo pomocna. No i tak, na pewno też sobie weźmiemy tutaj Browningi. Mamy saperów też tam trochę będziemy mieli. Będziemy też grali pierwszą dywizją piechoty Legionów. Ogólnie, zobaczycie, no Rosjanie się zachowali dosyć dziwnie. Liczyłem na trochę inne ich zachowanie, ale pomysł był moim zdaniem bardzo dobry. I będę gdzieś tak to stosował w następnych też odcinkach. Zaraz sobie tutaj zobaczycie mapkę, jeszcze więcej tych Schneiderów. Miałem tylko problem z miejscem tutaj, ponieważ musiałem pozmieniać to obronę narodową, wycofałem, bo no, to jest typowo do obrony, bym powiedział, że jednostka. I liczyłem, że będzie naprawdę, będą chcieli tutaj się okopać w tym mieście i nie będą chcieli nas tutaj puścić. Dlatego te Schneidery, zobaczycie zresztą ostatnio, ta taktyka mi się podoba, ponieważ jedyny minus, że one są drogie, ale czym więcej tych Schneiderów, tym większe to się jest pustoszenie. Nawet żałuję, że Polacy może będziemy mieli jeszcze coś tam więcej, zobaczymy, ponieważ no Ruscy mają 280, Niemcy mają też, mają Karla, no ale Karl to akurat tam w ogóle jest w innych kosztach mają Nebelwerfera chociażby, co już też sieje niezłe spustoszenie, a Ruscy mają Katiusze. My akurat nie mamy póki co takiego sprzętu, ale zobaczymy, co tam się jeszcze doda. Oj, no i jeszcze z RKM-ami tutaj ziomeczków wziąłem, ponieważ no RKM naprawdę ostatnio bardzo lubię go używać. No i tak, mamy taki zestawik, a no i lotnictwo jeszcze tu sprawdziłem, mamy spoko, także bo ostatnio Japończyków zapomniałem. Także elegancko. A, jeszcze sobie jedną czaplę dołożyłem, ponieważ lubię mieć więcej tego. No i co, lecimy. No dobra. Mamy wczytane. Także już wam pokazuję, jak to wszystko wygląda. Jeszcze zachęcam do zostania wspierającym. Bardzo tym możecie wspomóc tutaj ten projekt. Doceniajcie w ten sposób naszą pracę.
Oraz zachęcam jeszcze do subowania kanału Adama, ponieważ też wrzuca bardzo dużo fajnych materiałów, sporo różnych też właśnie tutaj ciekawostek historycznych tam dołącza i naprawdę spoko. Oraz też zachęcam do zostawienia obserwacji na Facebooku. To też gdzieś tam będziecie mogli śledzić różne postępowania dalej z na przykład 40DP. No i widzicie, to miasteczko jest z tym kościołem, takie charakterystyczne. No i tutaj miałem rozkminę ogólnie, ponieważ szukałem terenu dobrego do ostrzeliwania tego miasta i tych punktów. I zanim mi to przyszło do głowy, żeby się ustawić na brzegu tutaj tej rzeki, żeby być po tej stronie prawej, to troszeczkę musiałem się namyśleć po prostu, bo nie wiedziałem, gdzie tu strzelać, ponieważ ten teren, ja nie lubię teraz tych nowych map za bardzo, ponieważ są te żywopłoty, co one trochę mi przeszkadzają. Dlatego, o, tu się stwierdziłem, że tu mamy mostek, więc spoko. I nie wiedziałem też, jak Rosjanie się tu zachowają. Mamy sporo, dobrze miałem w sumie tych czołgów i tego wszystkiego, bo nie wiedziałem, o jak oni się tutaj będą chcieli zachowywać. Przeciwnik jest tak nieprzewidywalny w tej grze, że naprawdę wiele razy pisaliście, że przeciwnik raz wysyła dużo, raz piechoty, raz czołgów. No to ciężko to jest przewidzieć, powiem wam, że ja nie mogę się doczekać, kiedy będziemy mieli nową kampanię, pewnie przeciwko Włochom, myślę, że sobie zagramy, ponieważ nie chcę Niemców brać, bo są problemy z tymi teksturami. Po prostu lepiej to będzie wszystko chodziło, a Włosi też, z tego co pamiętam, no dobre mają to, też mają część niemieckiego uzbrojenia, także na luzie. I wtedy już przetestujemy na przykład 40 TP, inne czołgi i przede wszystkim inny kamuflaż. Będzie już zimowy i ten letni o wiele ładniejszy. I będzie też to, ta sztuczna inteligencja zmieniona na trudniejszą. Bo nieraz mi pisaliście, że wy na heroicznym nie macie co robić. No powiem wam, zależy wszystko jak to się ustawi. Także no kwestia też modów. Na tym walorze też jest to trochę pozmieniane i inaczej jest, także no i tak, po prostu na razie żeśmy wzięli tutaj ciężaróweczki z działami. Ja tu aż 4 z tego co pamiętam je mam, więc naprawdę tutaj grubo. Tylko oczywiście, żeby to przestawić, ja dziwiłem się, gdzie ogólnie przeciwnik. Znowu dziwna sytuacja jest taka, że oni nie siedzą w tych punktach do końca, co mnie też to trochę tutaj denerwowało. I też tutaj jak przy najmniejszych stratach to będę próbował zrobić. No ja mówię, dla mnie jak za dużo, za dobrze idzie, to jest za nudno po prostu. Ja lubię jak się coś dzieje, no to akurat zależy też od map i tak dalej. Może ja rzeczywiście jako fan Stalingradu bardziej powinienem sobie grać na takich mapkach typowo w jakichś fabrykach, miastach, jakichś uprzemysłowionych. Ponieważ na otwartym terenie to mnie czasem to po prostu nudzi gdzieś tam. Można oczywiście inaczej to zagrać. Wiecie, zależy co kto lubi, no. Ja tu się śmieję, mnie tutaj pod sąd wojenny nie wezmą. Także część lubi jak naprawdę taktycznie, część lubi tak, no zależy, nie? Jeszcze inni by byli zadowoleni, jakbym same te jednostki pokazywał i wtedy też inaczej. Także myślę, że przy następnej serii możecie sobie zobaczyć. Pokażę bardziej te jednostki gdzieś tam w tym pierwszym odcinku, jak to wygląda. No i tak, bierzemy sobie też oficera tutaj szwoleżerów. Chciałem specjalnie gdzieś go tam do przodu dać. Tu oczywiście z amunicją też zaraz weźmiemy, żeby oni uzupełniali. Weźmiemy sobie też atak rejonu. Naszych zaczynam tam przy głównej drodze zacznę zaraz pchać, ponieważ myślałem, że Rosjanie bardziej się rzucą na nas, ale Vickers też tutaj da sporo rady. Zobaczycie, że te mniejsze czołgi tutaj też, mimo to, że to jest 20 któryś tam odcinek, to naprawdę przeciwnik będzie się dało tutaj zastosować. Także zobaczycie sobie. No i ładnie, ładnie. Do przodu idziemy. A, no i jeszcze KW, właśnie. KW zapomniałem też tu, zobaczycie dopiero za chwilkę. Ja ustawię sobie też za jakiś czas tutaj piechotę pińską. Tu sobie już zrobiłem specjalnie worki z piaskiem, ponieważ ostatnio
przy Japonii okazało się, że trochę za słabo to zostawiłem. Tu warto zostawić czy jakiś czołg, czy piechotę, cokolwiek do obrony. Ponieważ te działa są tak naprawdę na bliski dystans, trochę bezbronne. No i tutaj sobie Vickersa. Vickersa bardzo lubię. Na podstawie Vickersa zrobili sobie te 26 Rosjanie, także... także tak sobie to zerżnęli, że tak powiem. No i zaczniemy sobie zaraz ten ostrzał. Już przy czterech działach to już naprawdę leci tego naprawdę dużo. To sobie oczywiście zrobiłem też okop, ponieważ lepsza pozycja dla nas. I ten przeciwnik, zanim się tam gdzieś do nas tutaj zbliżył, ja myślałem, że oni też zastosują na tej zasadzie, że tych czołgów tu wyjedzie mnóstwo i będzie musieli się bronić naprawdę. O, tutaj żeśmy sobie elegancko to ustawili, jeszcze ich tutaj, jednak to trochę waży taki Schneider, nie tak hop-siup. No i zaczęliśmy sobie tu ostrzeliwać to wszystko, naprawdę ostro. Jedyny plus tych nowych map jest taki, że jak jest dużo budynków, to przynajmniej to się niszczy i to ciekawiej wyglądają te ruiny. Także proszę bardzo. No i zaczęliśmy czterema tu nawet nawalać, więc naprawdę grubo. To jednak mamy, no jak Karl taki, nie? Jak takie cztery walną, to mamy matematycznie 60 cm mniej więcej. Chociaż to też inaczej się to jakoś tam, bym powiedział, że by się przeliczało. No i tutaj jeszcze, tu byłem dosyć tak ustawiony przy bardziej do obrony. Bliżej tych jednostek, bliżej tam, gdzie startowaliśmy, ale stwierdziłem, dobra, idziemy do przodu. Wziąłem to tam po paru ludzi, bo byłem zadziwiony, że Rosjanie tak coś ospale tutaj do nas się zbliżają. Za chwilkę właśnie o 25 TP. Weźmiemy sobie. Tu się też za budynkiem sprytnie schowałem. No i tu już pierwsi Rosjanie zaczynają się pojawiać. Tam nawalamy ostro. No ale widzicie znowu, że oni w tym punkcie nie siedzą. Że nawalamy i jest lipa. Dziwne to jest. No i żeśmy na razie nikogo jeszcze nie stracili. Tu sobie weźmiemy legionistów. Też spokojnie zaczną używać więcej tych jednostek właśnie tej piechoty. O, tu ładnie 25 TP rozwaliło. No i tyle, że no Rosjanie może nie mają za dużo teraz tutaj tej piechoty, ale no mają specnaza, czyli te najlepsze ich jednostki, że tak powiem, no siły te rozpoznawcze, oni mają ten dynamit, no to są tacy komandosi, można powiedzieć. Także tutaj oczywiście miniaturkę musiałem zrobić, bo no naprawdę ładnie się ustawili te kwiaty tutaj z tymi armatami, jeszcze ta piechota pińska w tych białych spodniach, no prezentują się co jak co, ale bardzo elegancko nasi polscy żołnierze. Także tu próbowałem uchwycić w ogóle, żeby był jakiś jakaś struga, że tak powiem, tego strzału. No i tak, tutaj, a oni tu się rzeczywiście zaczęli jakieś pierwsze jednostki tam zbliżać, prawie by nam zabili inżyniera. Także to sobie też żeśmy zmienili troszkę kąt. Tu miałem troszkę pecha z ustawieniem w ogóle. Zobaczcie, ile to 25 TP teraz widzę. 256 piechoty i 18 czołgów rozwaliło. Także to jest naprawdę ładny wynik. Chyba tylko więcej, nie pamiętam, czy Tygrysem. Myślę, że 40 TP zrobi większy jeszcze wynik, jak będziemy używali łowcy Tygrysów. Bo wydaje mi się, że mój rekord to było 500 nabitych chyba piechociarzy, ileś tam tych czołgów, także... Tu desantnicy, no to są niezłe, no gwardyjscy tutaj ci, to też są Ruscy nie tacy źli. O, Vickersa. Bałem się, że mi z Peteresa tu walną. O, Rosjanie, to się śmiałem. Rozwalili nam granatem, z siebie rozwalili, także... No, też mimo wszystko nie potrafią z tych granatów do końca tej jednostki korzystać. No i tutaj dział nawet. Ja myślałem, że to jakiś, wiecie, katiusze, ostrzał tutaj. A ci Rosjanie jakoś... Nie wiem, jak to jest z tym ryzykiem do końca. Też wydaje mi się, że to jest to losowe. Ponieważ oni kompletnie inaczej też się zachowują, bo niby jak mamy trzy gwiazdki, to powinno być trudniej. Ale
Różnie to jest, powiem wam. Ja nieraz miałem i jedną gwiazdkę i wydaje mi się, że to jest ryzyko, że na przykład macie przy trzech gwiazdkach, na przykład, nie wiem, ileś tam jest napisane, że jest takie ryzyko i że częściej na przykład wystąpią więcej tych jednostek i tak dalej. A na jedynce macie małe ryzyko i że jest na przykład mały procent tego, że więcej tych, o, teraz ładnieśmy trafili, że więcej tych jednostek wyślą, także no tak jak to ryzyko, no takie te gwiazdeczki. A, no i jeszcze te peloty sobie tu weźmiemy, tymi ciężarówkami, fiacikami. Tutaj sobie też wzięliśmy. Tu bez straty, także pięknie. No i nasi tu ładnie klepią, tu prawie nam zabili z RKM-em. No tutaj tego, nie możemy coś tego Maksima, już zacząłem wysyłać Vickersa do przodu. Bo brakuje mi takiego czołgu, którego by PTRS nie rozwalił. Właśnie lekkiego, właśnie jak 4 TP, Vickers 7 TP. Wszystkie te czołgi PTRS niestety przebije. Dopiero 25 TP, powinno przetrwać takie coś. Zależy też, gdzie się trafi, ale nie pamiętam, jak już to wygląda z tą penetracją z PTRS-a, ale lepiej jest ogólnie z daleka w miarę działać. Zmieniamy ustawienie już 155, aby ładnie. No i tu już myślałem, że ogólnie spokój w miarę, więc dlatego, że wziąłem tych ludzi. Widzicie, głupio się oni ustawiają w ogóle nie w tą stronę, co powinni. No. I co? I biegniemy. Biegniemy do tutaj tych budynków. Tu żeśmy sobie zobaczyli, jaka sytuacja. A tam był, tutaj blisko też był Rusek, ale go rozwalili. 25 TP. No i też, kurczę, no to jest tak zrobione po prostu, że my nie widzimy tych żołnierzy, jak oni są gdzieś schowani. Specyficznie to jest zrobione, to AI, no. Tu zobaczycie zresztą, o, ten se tu wyszedł i on już tutaj dobrze, kurczę, blisko, zaczęli do nas Maksima, nie pamiętam, z czegoś nawalać, ale już by się zaraz wysadzili chłopaki. Także tutaj już zaczęli się leczyć, ale oczywiście gdzieś jakiś ukryty musi być Rusek, co już myślałem, że jestem bezpieczny. Vickersa tu też wziąłem, żeby skupili się bardziej na nim. 25 TP też tutaj wziąłem. Żałowałem, że nie wziąłem więcej ludzi po prostu, bo byśmy może więcej zobaczyli. Tu oczywiście mi się też nie wzięło, bo ci ludzie byli i nie chcieli przyjechać przez 170, do 75. Dlatego wysłałem tych legionistów do przodu. No i zobaczcie sami, 13 minut, żaden czołg się nie pojawił. Żadnego nie było ataku piechoty tak naprawdę. Takiego, wiecie, że wysłali. Tu KWK żeśmy puścili dołem. Zapomniałem to dodać. No i lipa, kurde, trochę. Liczyłem na to, że naprawdę będzie tu ostry atak. Możecie mi w ogóle też dać znać, czy wy wolicie jak ja. O, no i tutaj dostali z Mosina, kurde. No i okazało się, że gdzieś on tutaj siedzi. Czy wolicie rzeczywiście, jak ja to opowiadam, czy jak podczas grania w czasie rzeczywistym, to też będę miał gdzieś tam jakąś wiedzę. No i dobra, i tutaj żeśmy się rozstawili z tym pelotem. Fiacika oczywiście też żeśmy zaczęli chować. Nie zawsze jest tak, że mamy okazję uratować tego naszego piechociarza, tę piechotę. Tu zobaczycie też dziwną rzecz, ponieważ mamy ruiny kościoła i to już jest wina mapy. I nie możemy do końca się schować w tym kościele. To jeszcze zaraz zobaczycie. Tu wziąłem tego ziomeczka z tym RKM-em i próbowałem wyjaśnić tutaj Rosjan. Trochę tutaj mimo wszystko zwłok leży. Także to nie ma takiej. Także my tu nic nie robiliśmy. Tu mi się napatoczył gwardyjski. Desantnik, sorry. Desantnik. No i co? Tutaj mamy taki. Sprytna ta mapa jest. Dosyć taka. No, inna. Żeśmy się też schowali, bo RKM najlepiej działa jednak. O, i tutaj teraz będzie ciekawie, bo zostały wreszcie jakieś posiłki rzucone.
I tu zrobiłem błąd z tym 25 TP, ponieważ źle go trochę ustawiłem. Tu też za wolno ustawiłem naszego pilota. W ogóle też, co ciekawe, mamy ładunki wybuchowe u tych Tatarów. Ja nie wiem, wydaje mi się, że my to chyba wzięliśmy w którymś z odcinków. Już tego nie pamiętam. O, jeszcze nam z PP-szy celowniczego Serkemu niestety dorwali. Tutaj sobie też weźmiemy jeszcze właśnie worki z piaskiem, zapomniałem. I tych ułanów tu wysyłamy. O, i tutaj chciałem zauważyć, że my nie możemy w tym kościele... no, nie ma ustawienia takiego, tak jak macie przy worku z piaskiem, czy przy ścianie, wiecie o co chodzi. I się BA10 pojawiło. I kurde, źle to miałem tu ustawione niestety, bo jakby było 25 TP tam, to by nie było problemu, a tak to... No cóż, problem. Jeszcze nam kogoś z PP-szy jakiegoś ułana rozwalili niestety. No i tu nam, kurde, powiem wam, że to BA nam robi straty tak naprawdę. No bo ono tą 45 coś tam nam... O, i pancerniaka nam zabili. Czyli 25 TP. Co mnie zszokowało. Myślałem, że mamy na tyle to pancerne, ale gdzieś tam to się przyjął. I tutaj tak samo. Widzicie, te mapki... Ja na przykład następną serię będę grał na tych podstawowych mapach. Tych, co kiedyś graliśmy. Chyba, że jeszcze, no, Finowie mają. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja liczę na to, że oni ogólnie tu usprawnią jakoś przy tym Liberation. Przy tym nowym DLC, co chcą wypuścić. Ponieważ, no... Wypuszczają coś, co jest po prostu no, niedokończone. No, no, wygląda może to na pierwszy rzut oka spoko. Widzicie, jak mamy wyniszczone to 25 TP. Na szczęście mamy dużo ludzi. Także tak to wygląda. Tu sobie weźmiemy też tych Tatarów do ściany. Pelocik zawsze spoko. Gdzieś tam myślę, że w przyszłych obronach będziemy z tych pelotów nawalali. Myślę, że też w jakimś tam czasie może zrobimy 90, ponieważ też mieliśmy 90 mm, gdzie naprawdę to już będzie bardzo mocne. Tu sobie kawuka też weźmiemy. Ten kawuk zaraz zobaczycie, z kim będzie się bił. Tu sobie też Vickersa wziąłem do przodu. No i tak w miarę spokój. Muszę przyznać, że to nie było jakichś tutaj aż dymów za dużych. Tu sobie też wziąłem ludzi, ustawiłem w miarę, chciałbym blisko gdzieś, o, no i się wreszcie pojawiło T-34, to wersja z 43, czyli ciut lepsza, tutaj kawuk coś zgłupiał trochę, zaczął strzelać, ale sobie tutaj weźmiemy nad nim kontrolę i wyjaśnimy T-34. Ja powiem wam, lubię no kawulca, no po prostu nasz kanister, tak żeście go nazwali, jest naprawdę, no to jest taki kolos, no, no nie wiem, no ja go po prostu lubię, nie, on sieje spustoszenie, jeden strzał, czterech ludzi rozwalonych, nie, nawet pięciu w sumie, bo jeszcze 25 TP, rozumiem, że rozwaliło też tutaj chyba, z tego co mi się wydaje, nie wiem ile w T-34, czy czterech, czy pięciu było, już nie pamiętam. O, i tutaj aż się prosiło strzelić, ale no niestety za wolno ładowali. Ja tutaj nie chciałem już ryzykować strzelać, bo nie widziałem, gdzie oni są. Dlatego żeśmy sobie trochę to inaczej. No to jest... Bardzo mi się podobało, jak napisaliście, że nawet nie wiedziałem, że w Leningradzie zaspawali Niemcy Rosjanom tego kawuka i zamknęli w nim. To ciekawe. No bo rzeczywiście, tu ten czołg jest mega pancerny. Ja jak widzę KWK, jak mają Rosjanie, to wiem, że będzie grubo, bo on prawie zawsze strzeli. No chyba, że mu akurat trafimy pięknie w... no... w armatę, nie? No to wtedy spoko. O, tutaj jeszcze sobie... lata czapla, bo zapomniałem też właśnie, bo użyliśmy. No i spokój, powiem wam, no co to jest jeden czołg na Rosjan, nie? No jeszcze tam będziemy mieli, pokazało się u Kugury 85, z tego co pamiętam, tak. Także
No ale oni na szczęście na mnie zestrzelą czapli, także luzik. I co? Jeszcze tu Vickersa i zaczynamy powolutku zdobywać jeszcze ten prawy punkt. No ale ogólnie, no, sielsko-anielsko, no. Można powiedzieć, nie ma tu żadnych problemów. Liczyłem naprawdę, że wyślą tutaj z 5 T-34 albo IS-a, a tutaj Lipka. Także tu sobie jedziemy dalej i zaczynamy wysyłać na ten prawy punkt. Tutaj też sobie jedziemy kawukiem. No i tutaj nawet bałem się, że rzucą granatami w tego Vickersa, ale jacyś, kurde, ci Rosjanie, nie wiem, zamroczeni normalnie, no, no nie wiem, jacyś, no ja jak brety. Podoba mi się to, że w tej gierce wysyłają te zicy tutaj, no, ogólnie pojazdy, chociaż kiedyś wydaje mi się, że więcej jeszcze wysyłali. Może kwestia to jest też rozgrywki, ale pamiętam, że czasem to nawet 3-4 ciężarówki potrafili na misję wysłać. I tutaj nie popiszą się niestety nasi Tatarzy. To znaczy, bardziej to sztuczna tutaj inteligencja, ponieważ zaraz też zobaczycie. Z tymi granatami. Oni odwalają takie głupoty, że szkoda gadać. Tak to oni dzielnie walczą. Normalnie jakby było tu ustawione tak, jak być powinno, to by nie było problemów, ale... No cóż, o, bo proszę bardzo, tu z Morsa desantnika wyjaśnili, nie było problemów, ale no zobaczycie, zobaczycie, tu nasi próbują tego Maksima rozwalić, 4 TP też tutaj fajnie, że podjechało, właśnie zaraz piechotę pińską też wyślemy i Rosjanie zostaną ładnie obezwładnieni. Bardzo ładnie tutaj te czołgi sobie na taką zwykłą piechotę to... No, mega radzą. A, no i tak, jeszcze tu ich wycofałem, zapomniałem właśnie, bo Maksim tu był. Nie chciałem narażać piechoty, bo mogłem to wysłać i by może i rozwalili, ale no po co tracić żołnierzy? Tutaj w tym wypadku. Kompletnie. Tu miałem też szczęście, ponieważ przejeżdżając przez to wjechałem prosto w nich i rozwaliłem im tego Maksima, także luzik. Ładnie zostali tutaj rozwaleni. No i pięknie. Punkcik zaczynamy zdobywać. Tu jeszcze też był rozpoznawcze siły specjalne, które... No, oni naprawdę są mega. Raz nawet mi się udało nożem zaciukać kogoś tam. Pamiętam, że w jednym z odcinków, nie pamiętam czy to grałem przeciwko Niemcom, przeciwko komuś tam grałem. I tu jeszcze Tatarzy, no mówię, jeszcze nie zrobili tego błędu, zaraz pewnie coś tam odwalą. To co mówiłem, tu sobie weźmiemy, jeszcze wyślemy lotnictwo, żeby zrzucili bombę. Tak, tu tutaj będzie. Tutaj to sobie ładnie strzelimy. A, no i on tutaj granata rzucił. Nie widziałem ja akurat, że ten, ale rzucił granata wcześniej. No i wysadzili się niestety chłopaki. Także w sumie częściowo to był mój błąd, bo wlazłem w to, ale no oni jakoś mają nadwyraz z tym rzucaniem granatów, co mnie drażni, bo nie powinno tak być po prostu. No, to nie są, wiecie, cukierki, tylko to jednak jest, no, granat, no. No i dobra, nasi tam lecą, spoko. Tu jeszcze, o, snajpera żeśmy i Maksima ładnie tutaj walnęli. Plus taki tego kawuka jest, że on przez to, że jest właśnie wyżej, co jak Rosjanie jeździ, to czasem przewracał się ten kawuk i był problem. Ale no tutaj akurat w grze mi się nie przewróci, no bo on jest tak wykonany, jak wykonany. O, tu pięknie rzucimy na niego bombę. Pyk. Pięknie poleciało. Także Karaś dał radę sobie. No i tak właściwie, no co, no wszystko zdobyte. Także no zobaczyliście, że znowu Schneidery, chociaż no, one troszkę tam pomogły. Liczyłem, że tu bardziej, żeśmy tutaj bardziej tutaj z czołgami wyjaśnili, także sobie tutaj zakończyłem już. No i co to jest? 135 strat, no Rosjan, to
Myślałem, że to będzie z 300. Myślę, że dopiero w obronie będziemy bardziej mieli tutaj rzeź większą. Tak jak ostatnio, no SU było dużo i różnych takich czołgów. Niszczycieli był KW-85 albo KW, nie pamiętam, który już tam, ale jest coraz bardziej, zbliżamy się do JES-a. Katiusza oczywiście. No i co, jeśli się podobało, to co, zachęcam do... Następna mapka to jeszcze bateria Crisbeck, też będzie, myślę, że ciekawie, ale zachęcam też do lajkowania i do komentowania śmiało. Zawsze to się przydaje. No i dajcie znać, co sądzicie ogólnie o takiej wersji. A ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hejka!